W zeszłym roku Artur otworzył konto oszczędnościowe w banku i wpłacił na nie pewną kwotę początkową. Załóżmy, że M od T przedstawia saldo. Saldo, czyli ilość pieniędzy na jego rachunku. Saldo jego rachunku wyrażone w dolarach, a T to liczba dni, które upłynęły od momentu otwarcia konta. Czyli T to jest czas, a M czas w dniach. Jeżeli Artur nie dokonywał żadnych wpłat poza kwotą początkową, co oznacza wyrażenie? Tutaj poprawiłem, bo jakieś kłopoty z tłumaczeniem chyba były. Co oznacza wyrażenie M od 30 minus M od 0 równa się 100? No dobrze, więc spróbujmy jeszcze raz zrozumieć, co tutaj to jest M od 30, co to jest M od 0. No M od 0, prawda, czyli M od T, to jest ta funkcja, może narysujmy sobie naszą obrazek dla funkcji, to jest funkcja M, T w dniach i ona wypluwa nam M od T, czyli saldo po T dniach. Dobrze, czyli co to jest M od 30? No M od 30 to jest saldo po 30 dniach od wpłaty. Może to sobie tutaj napiszmy. To jest saldo po 30 dniach, prawda? Zgodnie z tym określeniem funkcji M od T, prawda? M od T przedstawia saldo wyrażone w dolarach po czasie T. No, T jest liczbą dni od momentu otwarcia, czyli M od 30 to jest saldo po 30 dniach od otwarcia. Co to jest M od 0? No M od 0 to jest saldo 0 dni po otwarciu, czyli w momencie otwarcia chyba to możemy interpretować, czyli to jest kwota początkowa, czyli M od 0 to jest kwota początkowa. No dobrze, czyli wiemy już, co oznacza. No i teraz zobaczmy te stwierdzenia, które mamy tutaj. 30 dni po otwarciu konta saldo rachunku Artura wynosiło 100 dolarów. No raczej nie, dlatego że 30 dni po otwarciu konta saldo Artura, to ile to jest? To saldo Artura 30 dni po otwarciu konta to jest M od 30. I to zdanie mówi, że M od 30 jest równe 100. No ale z pewnością to nie jest to zdanie, prawda? Tu jest napisane, że M od 30 minus M od 0 równa się 100. Wobec tego to nie. Przejdźmy do następnego zdania. 30 dni po otwarciu konta na rachunku Artura znajdowała się kwota równa kwocie początkowej. No nie, to zdanie znowuż co by oznaczało? No 30 dni po otwarciu znajdowała się kwota, to jest M od 30, prawda? To jest saldo po 30 dniach. I gdyby znajdowała się kwota początkowa, to zdanie by było zapisane tak. M od 30 równa się M od 0, bo M od 0 jest kwotą początkową. No wobec tego też nie. Prawda? Bo to zdanie mówi, że M od 30 nie jest równe M od 0, tylko M od 30 minus M od 0 jest równe 100. Artur zyskał 100 dolarów przez pierwsze 30 dni po otwarciu konta. No i rzeczywiście, prawda, to zdanie mówi, że 30 dni, prawda, że saldo 30 dni po otwarciu, odjąć kwota początkowa jest 100 dolarów. Prawda? Wobec tego zyskał 100 dolarów 30 dni po otwarciu konta. Czyli możemy zaznaczyć to. No i sprawdźmy jeszcze tutaj, to było trzecie. Sprawdzamy. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.